No i proszę Państwa, ostatnie spotkanie w ramach Pucharu Wolności w Oświęcimiu U14 kategoria. Ostatnie spotkanie pierwszego dnia, trzeci mecz, jutro znowu trzy mecze, sześć meczy, każdy z każdym. Kto z czwórki wygra, jak będziemy wiedzieli, jak podliczymy punkty w niedzielę. W tej chwili w żółtych strojach Keszmarok, a w strojach żółto-granatowych. Sporo ludzi przyszło, żyje się koszykówką młodzieżową. Time out. A przede mną chłopacy, którzy dzisiaj się dzień załapali do grania. Co jest, że dzisiaj nie gracie? Kontuzję słyszałem. Ale coś poważnego? To jutro zagrasz, ale teraz wypada dopingować chłopaków. Dopingować chłopaków. Dziadek i wnuczek tak, ale brat i brat nie. Jak chcesz być moim wnuczkiem, to cię mogę zaadoptować. Troszkę za mocno mu podał, jakby te podanie było lżejsze, to pewnie by złapał, byłyby punkty, ale na razie ich nie ma, 10-6 prowadzi kadet Oświęcim.